Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku nienumerowanym podcastu Medycyna Integracyjna. I dzisiaj jest ze mną specjalny gość, bo to jest specjalny odcinek: Kinga Reichel. Dzień dobry, witam cię. Kinga, zanim powiem wszystkim, jak jest temat dzisiejszego odcinka, o czym będziemy rozmawiać, to chciałbym, żebyś powiedziała o sobie tak, no, dwa, trzy zdania, trochę jak w familiadzie. Dobrze. <laughs> no, więc tak, jestem psychologiem, specjalizuję się w diagnozie psychologicznej, w praktyce klinicznej. Teraz jestem też na specjalizacji z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. No i to są takie moje główne dziedziny. Natomiast no, prowadzę gabinet, pracuję głównie z osobami klinicznie, czyli z zaburzeniami nastroju i z zaburzeniami lękowymi. I jakby to jest taka na dzień dzisiejszy mój obszar pracy. Ale to się zmienia. Cały Dobra, okej. Okay. No wiadomo, tam w trakcie, w trakcie tak. praktyki się pojawiają nowe rzeczy. W ogóle mega ważny temat teraz. Mm -hmm. Znaczy on jest ważny, mam, mam wrażenie, że zawsze od, od lat, ale chyba ten ostatni tam rok czy rok z hakiem. Tak. Masz, masz wrażenie, że jest pracy więcej albo że ona trochę tak. zmienia swoją specyfikę? To był bardzo specyficzny rok, ten ostatni, mm. i rzeczywiście to było dziwne, bo na początku był duży spadek konsultacji i bardzo wielu pacjentów zrezygnowało z psychoterapii. Mm -hmm. Oni też nie byli za bardzo chyba przyzwyczajeni do tej formy onlineowej. Też była taka trudność, no pojawiły się trudności finansowe, też wszyscy byli tak zaabsorbowani tym, tą, tą nową sytuacją, mm -hmm. że najważniejsze było takie zapewnienie sobie środków takich najważniejszych życiowych niż po prostu zajmowanie się sobą i, i, i jakby kontynuowanie psychoterapii. Więc na początku był totalny spadek, później dopiero w drugiej połowie przy, przy drugiej fali pandemii. Mhm. E, no to wszystko jakby był wielki boom i, i teraz też na początku tego roku zauważyłam ogromny, ogromny wzrost tych konsultacji. Okay. Także dopiero teraz tak naprawdę coś tam się odblokowało no, no. I, i też myślę, że to napięcie gdzieś tam wzbierało, wzbierało i, i teraz rzeczywiście jest duży boom mm, mm. i naprawdę wszędzie są um, terminy pozajmowane. Też widzę po swoich koleżankach, kolegach, że jest y, ciężko. Jest OK, dużo, Czyli paradoksalnie na początku wygrał w ludziach lęk, czyli to czym ty się zajmujesz. Tak tak? tak, tak. Też bardzo dużo osób, które są, e, cierpią na zaburzenia lękowe, szczególnie fobię społeczną, czyli mm -hmm. lęk, lęk społeczny, bo już fobia społeczna jest starym terminem, ale lęk społeczny to one się poczuły dobrze w tej pandemii, w tej izolacji, bo nagle mm -hmm. im zabrano te bodźce, takie aktywizujące lęk. Okay. Nie musieli się mierzyć z codziennymi trudnościami, z wychodzeniem do pracy, mm -hmm. no, z tymi wszystkimi społecznymi sytuacjami, które, które powodowały, u nich ogromny stres, więc one się czuły dobrze. One się też wycofywały z, z konsultacji czy z terapii, mhm. bo zauważyły po prostu polepszenie okay. samopoczucia. Tak. Dobra, czyli tak pozornie, pozornie lepiej. Tak. Dobra, wiesz co, to tak. E, mamy już taki, taki wstęp. Ja już teraz, jak tak zaczęliśmy o tym, o tym mówić, to ja widzę kolejne cechy wspólne mm -hmm. e, między tym, co, czym ja się zajmuję i czym się zajmują fizjoterapeuci, bo w ogóle większość naszych słuchaczy to są fizjoterapeuci i fizjoterapeutki. Nawet mm -hmm. większość to są fizjoterapeutki. Tak się okazuje, że trzy znaczy czwarte. I tak nawet bym powiedział, że ten dzisiejszy podcast będzie bardziej skierowany do Fizjoterapeutek, ale tak naprawdę w ogóle dla y, wszystkich kobiet pracujących w branży medycznej. Bo tutaj muszę jeszcze dać taki. Y, chwilkę takiego y, wyjaśnienia, mhm. dlaczego my się też dzisiaj spotykamy i dlaczego akurat Ciebie poprosiłem, y, żebyś, żebyś się tutaj ze mną spotkała. Dlatego, że y, jakiś czas temu, może z miesiąc, półtora y, wstecz, y, z Patrykiem, z którym. Mhm. Nagrywamy drugi podcast Neurofriki. Rozmawialiśmy o, um, o takich niekoniecznie przyjemnych sytuacjach, które czasami mają miejsce w gabinetach masażów, w gabinetach fizjoterapeutycznych, prawdopodobnie też w jakichś innych usługach związanych z medycyną, kosmetyką. Wszędzie tam, gdzie jest kontakt dwóch osób i on jest taki po prostu namacalny, troszeczkę. Mhm, fizyczny. Tak, mhm. fizyczny, fizyczne. I rozmawialiśmy o tym, że są takie, no właśnie, niemiłe sytuacje, kiedy pacjenci czy też pacjentki, klienci, klientki w jakiś sposób narzucają się z takim seksualnym podtekstem osobom, które te zabiegi wykonują. I my tak na początku do tego podeszliśmy. Trochę tak pod kątem swoich, jakich, swoich jakichś doświadczeń okazuje się, że no akurat my, jako, jako panowie, mamy z tym znacznie mniejszy problem, ale gdzieś tam się to powiedzmy zdarzało w trakcie w trakcie takiej naszej praktyki. Wiedzieliśmy o tym, że dotyczy to też pań, że troszkę w większej mierze, ale szczerze mówiąc, nie spodziewałem się aż tak dużego odzewu po tamtej rozmowie. Bo dostałem bardzo dużo wiadomości mhm. od różnych właśnie masażystek, fizjoterapeutek, też odezwały się panie z takiego zespołu polki w medycynie. Kojarzymy. Tak, i, i właśnie nawet też kilka kilka psychoterapeutek, no właśnie może z jakąś taką sugestią, prośbą, że moglibyśmy ten temat gdzieś tam dalej, dalej rozwinąć, aczkolwiek pomyślałem, że fajnie by było, gdyby po pierwsze. Wypowiedziała się na ten temat też kobieta. Mhm. No i żeby wypowiedziała się już koniecznie psychoterapeutka na ten temat. Mhm. Psychoterapeutka, psycholog, dlatego że no my się z tym spotykamy, tak jak mówiłem, z takiej bardziej, powiedzmy, cielesnej strony, więc mamy kontakt bardziej jakby z tym mechanizmem takim zapalającym takie mhm. sytuacje, ale trudno jest nam też wyjaśnić, Dlaczego właściwie tak się dzieje? No i co można tak naprawdę z tym zrobić, bo dużo osób kiedy się już z tym spotka, no nie bardzo ma pojęcie, co dalej. Część mhm. osób w ogóle rezygnuje nawet z wykonywania takiego zawodu. No myślę, że to może doprowadzić też do dużo poważniejszych konsekwencji. Mhm. Więc tak na początku to chciałbym Cię może zapytać, czy, czy masz jakieś Jakieś, jakby, takie doświadczenia porozmawiać gdzieś tam z osobami, które, które dziś prowadzisz mm -hmm. w terapii, które miały podobne sytuacje. One nie muszą od razu dotyczyć powiedzmy masażu, fizjoterapii, ale jakichś takich sytuacji, właśnie, gdzie, gdzie pojawiają się takie. Nie wiem, czy to od razu można nazwać mm. y, jakąś próbą molestowania. Tak, no właśnie. Tak? Ja trochę bałam się szczerze mówiąc z tego tematu i tak sobie myślałam, jeszcze jadąc tutaj, mm -hmm. z której strony to ugryźć i, i w jaki sposób tutaj. Bo to jest tak indywidualne i tak mhm. ciężko jest dać jakieś takie ogólne porady. Tak? Mhm. Ciężko jest tutaj powiedzieć, no to musimy zrobić to, to i to, tak. bo to jest bardzo delikatna sfera, bardzo mhm. też wiążące się no te granice są bardzo. Mhm. I, I bardzo trzeba tutaj uważać, kiedy już zaczynamy przekraczać tą granicę, kiedy się już pojawia niebezpieczeństwo i musimy mhm. ostro reagować, a kiedy jeszcze jest to takie w sferze, no właśnie. I teraz pytanie, czy to już jest molestowanie, czy, mhm. czy możemy o tym głośno powiedzieć, że to już jest werbalna taka przemoc? Mhm czy to jest jeszcze coś takiego niewinnego i, i jakby, jak, jak, jakby to jest bardzo mhm. trudne, bardzo jest cienka ta granica i, i szczerze mówiąc e, bałam się, bo ja, ja mam zawsze tak, że mm, idąc na rozmowę, ja wiem, tak. że oczekuje się ode mnie jakiś porad i, i ja zawsze staram się tak przygotować, żeby jakieś tam rady dać. A tutaj nie wiedziałam zupełnie, z jakiej strony to e, właśnie ugryźć, bo, bo nie ma takich ogólnych. Rad, co zrobić. Mm -hmm. e, i, I jest to bardzo indywidualne. Bardzo pewnie każda sytuacja będzie troszeczkę inna. E, też ludzie są bardzo inni. Ta sytuacja jest w ogóle bardzo specyficzna. Ta, to środowisko, mm -hmm. tak, to, że jesteśmy w gabinecie, że jest to usługa. Jest ten kontakt fizyczny, i gdzieś ta granica w pewnym momencie się zaciera, no jest to bardzo trudne, więc, więc jakby tutaj pewnie takich rad nie będę miała, mhm. um, tak. ale tak myślę, żeby się odnosić po prostu do, do asertywności, do jakiegoś takiego sposobu komunikowania się, który może pomóc, tak? Tylko, że to też będzie zależało właśnie od sytuacji, od, od tego, mhm. um, no. Tak, Dużo tak, tutaj tak. będzie zależało od jakiegoś takiego wyczucia tego, nie? Jasne, więc ja, ja tak myślę, taki, taki mam też pomysł, mhm. że moglibyśmy jakby trochę porozmawiać jakby o takiej możliwej powiedzmy, prewencji mhm. takich wydarzeń. Co możemy zrobić, żeby możliwie być może w trakcie już jakiegoś dialogu, który mógłby mhm. się jakoś potoczyć, może um, Spróbować wyznaczyć jakąś, jakąś granicę, mhm. albo jak komunikować to, gdzie te nasze granice są, w taki sposób, żeby oczywiście kogoś nie obrazić, ale żeby mhm. jednocześnie dosadnie zrozumiał, e, czy, czy zrozumiała, że to jest ten moment, że już dalej jakby w to, <grym> tak. w to absolutnie nie, tak. nie brniemy, no bo to jakby tutaj ta komunikacja jest taka, no na pewno jest kluczowa, więc mhm. myślę, że ty, ty na ten temat będziesz tutaj e, wiedziała dużo więcej. Więc. E, M może ba może mhm. bardziej sobie oczywiście w te, w te tematy byśmy tak, gdzieś poszli, tak. dlatego że no właśnie tak jak mówisz, to są bardzo, bardzo różne indywidualne sytuacje i, i trudno jest tutaj yy, coś jakby szyć szyć dla mhm. każdego na, na, na miarę, no bo sam też nie jestem yy, tak. yy, fanem takich też, przepisów. Tak, nie? też jestem bardzo ciekawa, jakie to były wiadomości, jakie ty mhm. dostawałeś te wiadomości, bo to tak. myślę, że będzie takim źródłem, które może mi troszkę też mhm. przybliżyć to, ten temat i pomóc tutaj. Także to bardzo chętnie... Jasne. Tak, więc ja ci tak zaraz się postaram. ...co ciebie też zaskoczyło w, tym, w tych wiadomościach, co było dla ciebie może takie zaskakujące i takie mhm. może też niepokojące. Nie? Dobra, więc ja, ja też ci się to tak postaram, troszeczkę przybliżyć i może byśmy nawet też chwilę mogli gdzieś tam mhm. pogłówkować tak. na ten temat, Skąd się mogą brać jakby w ogóle takie mechanizmy mm -hmm. czegoś takiego? Skąd taki pomysł, żeby pójść do e, masażysty, masażystki i taką osobę zaczepiać, gdzie by nam nie przyszło tak. do głowy, żeby e, coś takiego odstawiać, na przykład w żabce, kupując mm -hmm. hot doga. Dokładnie. Ale dobra, ja ci najpierw powiem, jakie, jakie mniej więcej takie wiadomości dostawałem, bo mm, tak jak mówiłem było tego dosyć dużo, ale gdybyśmy mieli je tak jakoś wyciągnąć z taką średnią, no to były to mniej więcej jakby wskazania na to, że w trakcie wykonywania na przykład właśnie masażu no to masaż tak się czasami może gdzieś tam jeszcze w, tej, w tym naszym społeczeństwie tak kojarzyć, mm -hmm. że to jest coś takiego bardzo miłego mm -hmm. i może niektórzy to nadinterpretują, no ale nawet y, usługa taka stricte fizjoterapeutyczna, gdzie przychodzi pacjent, ma y, sytuację, nie wiem, po rekonstrukcji więzadła w kolanie, jakiegokolwiek, y, no i po, na przykład na, na którejś tam wizycie zaczynają się jakieś takie, E, gdzieś tam zaczepki, mhm. takie insynuacje, że może moglibyśmy z tą naszą terapią gdzieś tam pójść troszeczkę dalej, mhm. że może mogłoby być miło. A czy mógłbym jeszcze mieć jakąś usługę dodatkową? Mhm. Tak, Do, jakby dosłownie jakby tutaj tak. e, cytuję czy, czy parafrazuję te wiadomości, które, które dostałem. E, poza jakby tymi wiadomościami, no to też jakby sporo takich e, gdzieś tam informacji już dostałem w cztery oczy, no bo też jakby zajmuję się e, szkoleniem e, osób, które mhm. e, no, czy, no po prostu fizjoterapeutów, masażystów. Tak jak mówiłem, trzy czwarte. Fizjo w Polsce to są panie, więc mhm. takich, takich okay. wiadomości, jest jakby gdzieś tam, gdzieś tam sporo. Czy to są takie mm -hmm. tak zwane um, końskie zaloty? Raczej tak. E, które, które tak naprawdę teraz e, pojawiła się niedawno dyskusja na ten temat, czym są tak naprawdę ko takie mm -hmm. końskie zaloty? Okay. E, czy to jest już molestowanie takie mm -hmm. werbalne, czy nie? No i głosy są e, takie, że, że tak, że to jest forma molestowania. Mm -hmm. tak? Jest to takie bardzo subtelne, niepozorne, bardzo ciężko jest się do tego odnieść właśnie, dlatego że to jest takie niby nic i my się zaczynamy zastanawiać. E czy ja może nie robię czegoś? Um, czy ja może nie przesadzam? Nie, że tutaj mhm. pewnie ze strony kobiet fizjoterapeutek jest takie myślenie: może przesadzam, może mhm. to nie jest nic takiego złego. I myślę, że te emocje, które się pojawiają, to mhm. jest taki kompas też trochę i taki okay. e, nawet nie trochę. To jest kompas, taki nasz, który powinien wyznaczać. E, jakby wskazywać nam, że coś jest nie w porządku. Jeżeli my mm. czujemy jakiś dyskomfort, jakieś napięcie, e, pojawia nam się taka czerwona lampka, to to już jest sygnał, że jest jakaś granica przekroczona. Okay. Myślę, że to jest bardzo dobry no taki odnośnik. Nawet to troszeczkę wyprzedziłaś, bo cię, chciałem po prostu mm. zapytać o to, czy można jakoś zdefiniować, tak sztywno, słownikowo, gdzie jest ta granica? Czy mm -hmm. ona jest taka z góry narzucona? Że ktoś, tak. kto ma wątpliwości, patrzy na definicję na przykład właśnie słowa molestowanie i myśli a to jednak jeszcze nie mhm. albo o to już jednak tak tak no takie definicje mhm. się pojawiają natomiast mhm. to też nawet gdybyśmy zobaczyli taką definicję to ciężko będzie nam to jakby przełożyć jeden do jeden do takiej sytuacji bo mhm. to zawsze są jakieś czynniki dodatkowe tak to zawsze jest jakaś też Oddziaływanie naszych jak, jakichś cech plus cech tej osoby, więc jakby dużo się tutaj dzieje takich rzeczy. Gdzie ciężko będzie nam i tak nam będzie ciężko to zdefiniować, nie? ale gdzieś tam możemy się poruszać. Oczywiście to może być taka ściąga dla nas i możemy sobie rzeczywiście gdzieś tam zerknąć w takie definicje i sprawdzić, czy rzeczywiście ktoś już przekroczył tą granicę, czy nie, ale myślę sobie, że to nadal będzie trudne żeby do przełożenia, mhm. tak? do okay. jakby takiego. Dobre. Też myślę sobie, że często w głowie kobiet się pojawiają takie... Mm, Umniejszanie tego, bagatelizowanie, takie właśnie, no może przesadzam, może to nie jest nic takiego, może no bo to jest mój klient, tak. I takie trochę znoszenie tego i noszenie się z tym, czy w ogóle coś powiedzieć, czy nie, czy przekroczyć hmm. tą granicę, czy nie. Myślę, że też takim ważnym czynnikiem będzie to, jak, jakie wsparcie ma fizjoterapeutka, czy jej szef, czy szefowa są takimi osobami, które zrozumieją to. Czy mm -hmm. będą raczej mówić, wiesz co, może mm, nie reaguj, to są klienci, wiesz jak jest, mm -hmm. czasami, no tak się zdarza, okay. jest to kontakt fizyczny, wiecie, i takie. Mm, Wiecie, nie wiem dlaczego <laughs> powiedziałam. I no, no, no. już tak odnosząc się do, do osób, które nas oglądają, mm -hmm. ale że to może być też takie, jakby taka postawa szefa, myślę, że tu jest ważna i całego zespołu, jak oni się do tego odniosą. Okay. Bo to będzie bardzo mocno wpływało na to, czy kobieta, czy fizjoterapeutka, czy fizjoterapeuta będzie reagował, będzie w ogóle w takim w takiej gotowości, żeby coś z tym zrobić, czy mhm. się wycofa z tego i będzie to po prostu pokornie znosić, nie? Okej. Okay. Czyli tutaj w ogóle poruszyłeś bardzo ważną kwestię, która mhm. mi nawet nie przyszła do głowy, ale jeśli nas słuchają też osoby, które mają swoje zespoły i nimi mhm. zarządzają, to powinny mieć to na uwadze. Tak że, tak. że to jest taki ważny temat, który może dotyczyć właściwie każdego miejsca pracy mhm. i, i że to też no jest pewnego rodzaju odpowiedzialność. Którą, tak, którą i, i w ogóle to ponieść. myślę, że to jakbym miała tutaj dać jakiegoś tipa mhm. i taką pierwszą radę, co zrobić, to myślę, że w ogóle mówienie o tym w zespole. Mhm. No ale to też zdaję sobie z tego sprawę, że no nie każde zespoły, w których pracujemy, są bezpieczne i są takie, gdzie. No, mamy tą przestrzeń na to, żeby się podzielić takimi sytuacjami, takimi odczuciami. Tym bardziej, że na początku nie jesteśmy pewni, czy to mhm. w ogóle jest coś złego, czy nie, trochę się tak wahamy. Kultura też mocno myślę, wpływa na to, jak odbieramy takie mhm. sytuacje. Nie? że Z jednej strony słyszymy, że to przecież no, faceci tacy są. Mm -hmm. e, no Jezu, to nic takiego, albo nie wiem, no kobieta cię podrywa, no to co w tym złego? Więc to mogą być takie przekazy kulturowo narzucone, które, którymi my się kierujemy i czujemy taki dysonans, że z jednej strony są te emocje, jest ten dyskomfort i ja, coraz gorzej mi się przychodzi do pracy, coraz trudniej jest mi i coraz bardziej mam jakiś taki spadek motywacji może, mm -hmm. A jednocześnie, jakby gdzieś um, nie do końca czuję, że to jest coś, coś złego, i jakby jest jakiś takie, taki dyskomfort, i takie, taki właśnie dysonans. Myślę, że to jest dobre słowo. takie Ok, Czyli, nie czy ja dobrze rozumiem, że w takim razie powinniśmy się tak w praktyce trochę bardziej kierować tym, co czujemy mm -hmm. i, i gdzie są te nasze własne granice, niż to, jaka jest opinia, jaki jest słownikowy. Mm -hmm. Słownikowa definicja jakby tak. tego, gdzie pojawia się problem, a, a gdzie nie, tak. Czyli w momencie, kiedy już mamy, zapala mhm. nam się to światełko, że dla mnie to już nie jest w porządku, to tu już powinniśmy tak. jakoś tak. na Myślę, to reagować. Że, oczywiście, że to też yy, jakby różnie ludzie mają przesunięte granice mhm. yy, i jednym się zapali ta czerwona lampka bardzo szybko i te emocje mhm. będą intensywne. A innym nie, ale myślę, że to już jest taka, taki pierwszy sygnał, że coś się stało, coś się wydarzyło. No i teraz dobrze byłoby to zinterpretować sobie ponownie na spokojnie, już bez tych emocji mhm. e, i się nad tym jakby zatrzymać w ogóle. E, bardzo ważne będzie właśnie, podkreślę to jeszcze raz, to wsparcie społeczne, czyli mhm. to podzielenie się tym z, z, z zespołem. I myślę, że w ogóle takie sprawy powinny być rozwiązywane w zespole, bo Jasne. ta wymiana informacji, ja myślę, że to też zobacz, ile, ile wiadomości dostałeś. Widać, że jest taka mhm. potrzeba podzielenia się z tym, nie? że o kurczę, tak. mi się też to mhm. e, dzieje. Ja też tego doświadczam, nie? że gdzieś tam może w pracy niekoniecznie się z tym dzielimy, nie czujemy, że, że możemy, a myślę, że powinny takie sprawy być. Um, może nie w dużych grupach omawiane, ale gdzieś tam pomiędzy innymi koleżankami czy, mhm. czy z kolegą jakby rozmowa w ogóle o tym, nie? Jasne, okej. Okay. Czyli, I ta, taka wymiana nie... doświadczeń, mhm. nie? co ty zrobiłaś w tej sytuacji? Co ty mhm. zrobiłeś? Jak się zachowałeś, czy uważasz, że to jest okej. Okay? W ogóle takie to troszkę tak mi się kojarzy z, ze strażakami, jak są mhm. prowadzone programy dla strażaków, czy dla różnych służb, gdzie tam się też dzieją. No, nie sytuacje związane z molestowaniem czy z jakimś przekraczaniem granic, ale Dzieją się różne wypadki, na przykład samobójstwo kolegi, czy jakiś wypadek traumatyczny, okay. przy którym wszyscy byli i widać, że jest atmosfera trudna, mm -hmm. ciężka. Natomiast nikt ze sobą o tym nie rozmawia i to się gdzieś tam mm -hmm. zakopuje troszkę pod dywan. I uczy się tego w tych programach te osoby, żeby dzielili się tym, żeby o tym mówili, żeby to wsparcie społeczne było, żeby. Nie udawać, że nic się nie wydarzyło. Tak? Byliśmy na ciężkiej, trudnej akcji, widzieliśmy makabryczne rzeczy, mhm. a na drugi dzień przechodzimy do pracy i jakby atmosfera jest ciężka. Każdy widzi po sobie, że jest coś nie tak, ale nikt się tym nie dzieli, nikt o tym nie rozmawia i mhm. to później idzie. No, w przeróżne mechanizmy uzależnienia, w jakieś tak, właśnie tak, tak. picie w domu, czy, mm -hmm. czy w jakąś wybuchy złości i tak dalej, więc tutaj też tak może nie analogicznie, bo są to dwie różne sytuacje, ale jednak to wsparcie społeczne w pracy będzie bardzo ważne. Okej, okay. no mm. właśnie, bardzo, bardzo taki mocny temat, który tutaj poruszyłaś i koniecznie tak, tak. trzeba, no dobra. Bo przyznam, że to dla mnie też jest coś takiego, o czym, o czym wcześniej w ogóle nie myślałem, a powiedz mi, bo tak może trochę zaczepnie, ale mhm. czy jest taka możliwość, że ktoś to nadinterpretuje i że ta lampka, że coś jest nie w porządku, zapala mu się jakby tak trochę bez powodu, albo mhm. może, może, że jest ktoś na to zbyt mocno wyczulony? Tak, może tak być i dlatego też podkreśliłam, że mhm. bardzo ważne jest to, że, że to jest tak indywidualne, mhm. bo my mamy różne doświadczenia, różne osobowości, różne cechy, różny temperament i tak samo ta osoba, która do nas przychodzi pa pacjent y czy klient nie wiem jak mówicie Możemy mówić w sumie zamiennie. No, teoretycznie okay. mówimy pacjent, ale pacjent. część osób używa. Okej, okay, to klient. u nas też zamiennie. zamiennie. No, dokładnie. <laughs> Więc y, pacjent też ma jakąś swoją osobowość, swoje doświadczenia i jego doświadczenia mogą być diametralnie inne. On mm -hmm. może być nauczony tego, że tak się podrywa kobiety, albo tak się je um, adoruje. Może nawet nie z chęci poderwania to mm -hmm. robić. Ale z takiej adoracji z takiego dla niego to jest komplement, nie? Więc mhm. z kolei kobieta czy mężczyzna po drugiej stronie fizjoterapeuta czy fizjoterapeutka może mieć zupełnie inne doświadczenia. Właśnie może jej się to kojarzyć czy jemu z przemocą, z czymś takim mhm. niestosownym. Okay. Więc no dlatego to jest bardzo, bardzo trudne, bo mamy po dwóch stronach dwie osoby mhm. z różnym bagażem. No tak. i teraz rzeczywiście tak, może tak być, że ta lampka nam się zapala zbyt wcześnie. Mhm. Dlatego też ważne jest to pon ta ponowna ocena, tak? okay. To, że ta lampka się zapala, to okej, okay, zatrzymajmy się przy tym. Na spokojnie zinterpretuj, spróbujmy to ponownie ocenić, zinterpretować, dlaczego ta lampka mi się zapala. Czy, to, mm -hmm. czy ja mam jakieś doświadczenia takie, że, mm -hmm. że ta lampka się gdzieś tam przedwcześnie zapala? Czy tu już została przekroczona ta granica? Czyli taka trochę analiza, trochę takie branie tego pod wątpliwość, ale nie bagatelizowanie jednocześnie. Więc i rozmowa z innymi, tak? zapytanie, porozmawianie o tym, czy z szefem, z szefową, domyślam się, że to nie będzie pierwsza osoba, do której mm -hmm. pójdziemy, ale z koleżanką czy z kolegą z pracy zapytanie się i, i myślę, że ta, ta, ta emocja to będzie taki trop, też to nie jest tak, że pojawia się emocja i my już musimy reagować. Mm -hmm. Nie musimy. Okay. To się pojawiło i fajnie byłoby to zauważyć i się nad tym zatrzymać, ale nie musimy od razu Wykonywać reagować, tylko mm -hmm. zastanowić się, co zrobię następnym razem. Um, także tak bym tutaj do tego podeszła, z taką uważnością na te mm -hmm. emocje, ale nie od razu reagowaniem. Dobra, nie? a powiedz mi, jakie doświadczenia mogłyby na to wpłynąć, że ten. Ten nasz wewnętrzny taki barometr mhm. będzie tutaj wychwiany w jedną albo w drugą stronę, bo ja podejrzewam, że mogą być sytuacje, kiedy ktoś jest nadmiernie wyczulony na mhm. to, że już tak kolokwialnie mówiąc, ktoś nam mówi dzień dobry, mhm. e, fajnie, że się znowu widzimy. Tak, a tutaj? I to jest zupełnie teoretycznie ok, a już ta druga osoba to odbiera jako jakiś podtekst, a czasami może być tak, podejrzewam. Akurat z takimi sytuacjami jakby nie miałem do czynienia, ale hipotetycznie możliwe że on jest gdzieś tam przesunięty w ogóle w tą drugą stronę. Że mm -hmm, może też nie, Jakby nie zauważanie tego, ignorowanie, czy, czy jakby tam puszczanie, mm -hmm. znaczy puszczanie mimo uszu, to nie wiem nawet, czy, mm -hmm. czy to jest problem. Znowu trudno mi się do tego odnieść. Ale jakie przebyte doświadczenia mogłyby na to wskazywać? Bo ja myślę, że też osoby, które nas słuchają i oglądają, mogłyby wtedy, jakby znając już te swoje emocje, mm -hmm. kiedy już je zauważymy, to można byłoby pomyśleć, ok, to co mogło wpłynąć na to, że ja to odbieram mhm. tak, a nie inaczej? No to, to powiedziałeś troszkę, bo obie osoby, w sensie jedna osoba, nie, inaczej. Mhm. Ten jeden biegun i drugi, zarówno jeden, jak i drugi biegun, to są takie trochę niepokojące, jakby... To jest niepokojące, mm -hmm. bo no tak. z jednej strony bagatelizowanie, takie troszkę zamykanie się na przekraczanie moich granic, to, jest, to może się skończyć niebezpieczeństwem mm -hmm. i to dużym. Naprawdę, no. Tak samo w drugą stronę takie nadmierne. To tak naprawdę doświadczenia tych dwóch osób skrajnych mogą być te same, to znaczy są osoby, które po jakichś trudnych doświadczeniach, już tutaj tak zacznę od takiego ekstremum, po gwałtach, czy po mhm. doświadczeniu molestowania, czy jakiejś przemocy właśnie takiej werbalnej, mhm. czyli molestowaniu, Będą mogą być zarówno przeczulone na tym punkcie i bardzo mm -hmm. silnie odbierać takie sygnały, jak i w drugą stronę mogą mieć taki mechanizm bagatelizowania, odsuwania tego, nic się nie dzieje, jestem do tego przyzwyczajona, przyzwyczajony, to mm -hmm. jest dla mnie coś normalnego, to się bagatelizuje, zamraża się emocje, blokada mm -hmm. i, i jakby i obie te postawy są bardzo niebezpieczne, bo mm, Chociaż myślę sobie, że pewnie to zamrożenie i takie bagatelizowanie, nic się nie dzieje, wszystko zniosę, mhm. to jest taka normalna sytuacja, że, że ludzie wobec mnie przekraczają granice, to myślę sobie, że to jest bardziej niebezpieczne, że no to jednak doświadcza tak, mhm. tak, że to gdzieś tam może dop doprowadzić do, do różnych już takich skrajnych zachowań. Tak. Ale jakby to, to są dwa mechanizmy trochę tego samego. Mogą być, niekoniecznie, ale mogą mm -hmm. być. E, e, w ogóle skrajności zwykle są gdzieś tam. No, nie, zazwyczaj nie, nie, tak, zazwyczaj tak. Nie, tak, nie. tak, tak. Raczej nie chcemy skrajności takich skrajnych postaw, ale to może świadczyć, świadczyć o podobnych doświadczeniach, ale tutaj powiedziałam o takim ekstremum, czyli o gwałcie, o molestowaniu. Natomiast myślę, że kultura bardzo mocno, to w jakiej kulturze my wyrastamy, co się mówi na temat podrywania kobiet, na temat komplementowania, czy my potrafimy w ogóle komplementy przyjmować, czym one są, jakby to, w czym wyrastają mężczyźni i w czym wyrastają kobiety. Mhm. To jest bardzo, bardzo ważne. Te przekazy takie międzypokoleniowe, tak? E, to będzie zależało też od, od tego, jakie mamy doświadczenie, ale też jakie przekazy dostajemy od, od naszych bliskich, od mam, od babci. tak? Mhm. Czyli no faceci tacy są, faceci to no, jakby końskie zaloty to dobrze, bo to właśnie... E, no Silny i to, facet i dużo tak. testosteronu. Tak, to ciesz tak? się, tak, Aha. jakby to bardzo różne przekazy, bardzo mhm. um, ciężko to, um, dlatego też kobietom może być ciężko to zauważyć, mhm. bo, bo to już jest tak wdrukowane w kulturę naszą, mhm. um, że, że ciężko jest jakby... No, domyślam się, że gdzieś we Włoszech, nie wiem, pocałunek czy jakieś takie przytulenie się na, na jakby takie, takie, taki kontakt fizyczny jest też inaczej przyjmowany niż, niż w naszej kulturze, więc jakby no to jest bardzo, bardzo trudne, ale myślę sobie, że te przekazy międzypokoleniowe są tutaj kluczowe, istotne, nie? I no, znowu ciężko mi wskazać takie, takie doświadczenia, takie konkrety na zasadzie, po czym ja mogę być przeczulona albo przeczulona. Okay. W każdym razie już jakby sama świadomość tego, mm -hmm. że wyrastamy w różnych środowiskach, tak, tak. czasami też w innej kulturze, no, bo mm -hmm. czasy też się bardzo mocno zmieniły i. Możemy mieć też pacjentów czy klientów, mm -hmm. którzy wychowali się na południu. Tak. I oni się mogą tak. zachowywać inaczej niż powiedzmy tacy Skandynawowie. Mm -hmm. Tak, i są. którzy będą, będą mieli tutaj tak. jakby tą drugą skrajność powiedzmy w stosunku do, do, mm -hmm. do ludzi z południa, nie? Tak. Ale myślę sobie, że właśnie to, czy ludzie wobec mnie przekraczali mhm. granice często, czy nie. Tak. Jakie ja mam przekonania na temat innych ludzi. I tutaj myślę, to jest. O, dobra, przypomniało mi się też. Okay. <laughs> to mogę gdzieś tam pociągnąć jeszcze ten temat takich przekonań, które mogą. Jeżeli ja jestem przeczulona, przeczulona to jest w ogóle chyba złe słowo, nie wiem, tak. Wyczulona może. Wyczulona też to mhm. chyba nie. Jeżeli mam taką nadwrażliwość, o, może okay. w ten sposób, um, na takie. To, to też będzie ważne, co ja w ogóle myślę o ludziach, jakie ja mam przekonania na temat innych ludzi, na temat siebie samej i na temat mhm. innych ludzi. Jeżeli ja jestem taką osobą, gdzie. Um, Myślę sobie, że ludzie są zagrażający, przekraczający granice i może to wynika z moich doświadczeń, a może e, gdzieś tam wynika z właśnie z przekonań, z przekazów, które mi zostały gdzieś tam wdrukowane, gdzie się nauczyłam tak myśleć o świecie i o ludziach, że ludzie są zagrażający, przekraczający granice, niebezpieczni, mhm. jacyś tacy właśnie m, zbyt nachalni, i jeżeli mam tak. Generalnie takie mam przekonania, to mogę się zastanowić, czy przypadkiem nadmiernie nie, nie interpretuję takich sygnałów, mm -hmm. że ktoś jest miły, a to jest dla mnie nienaturalne. Ja okay. od razu się um, szukam jakichś podtekstów, mm -hmm. albo um, że pewnie on coś chce ode mnie, albo. Um, pewnie coś zrobiłam nie tak, że jakby to jest podejrzenie, to jest takie, stajemy się tacy podejrzliwi, że to jest coś nie tak. I jeżeli generalnie tak mamy wobec ludzi takie przekonania, to to może być gdzieś tam takim sygnałem, że może nad, nadinterpretowuję te, te sygnały i fajnie byłoby się zastanowić, właśnie wymienić doświadczenia, porozmawiać z kimś i wtedy mówię, no słuchaj, wiesz co, bo... Miałam taką sytuację, ale też ja jestem generalnie przeczulona, i, mhm. i jakby ludzie bardzo szybko moją granicę przekraczają, w sensie mhm. ja tak czuję. Nie? Więc jakby to jest taka, ale to jest, to wymaga dosyć dużej też takiej autorefleksji mhm. takiej troszkę znajomości siebie. Też, no. E, trochę wyłapywania no, też tych, mm -hmm. tych schematów swoich, myślenia, co ja w ogóle myślę o świecie, o innych ludziach. Mm -hmm. Jest to bardzo trudne, jakby troszkę mówię tutaj o takiej idealnej sytuacji, że ktoś na tyle mm -hmm. zna siebie, jest świadomy tych, tych przekonań i potrafi to jakoś zestawić z tą sytuacją, nie? Więc to, e, tak, bym to tak bym to ujęła i, i myślę sobie, no takie zestawienie tego, nie? W Dobra. porównaniu z okay. ogólną sytuacją. Okay. to w ogóle mega mega cenna, cenna myśl, więc myślę, że każdy z nas tutaj sobie z tego mhm. dużo wyniesie, żeby też się nad sobą troszeczkę zastanowić, ale możemy jeszcze oczywiście wrócić jakby do tej drugiej strony medalu, bo to mhm. może być tak, że po naszej stronie coś jest nie w porządku, no, ale są też te sytuacje, gdzie definitywnie mhm. te bariery, nasze granice, gdziebykolwiek one nie były no, to są łamane, bo no, też właśnie znowu, z, czy ze swoich doświadczeń, mm -hmm. o których też gdzieś tam mówiłem, czy, y, czy ze strony no, najczęściej pań, ale panów też, bo, bo, bo to też takie wiadomości dostawałem. No, zdarza się, że y, no, są w ogóle nie nieszanowane mm -hmm. te granice, i mm -hmm. że tutaj wręcz cytując y, kilka różnych wiadomości, pojawiło się to samo określenie. Że klienci czy, czy pacjenci potrafią zachować się wręcz obleśnie mm -hmm. w swoich y, jakichś zaczepkach, tekstach. No więc tak y, tam akurat nie, nie było żadnych cytatów, jeśli chodzi o to, co ktoś powiedział. I to też może jakby mniejsza o to, bo to każdy sobie pewnie mm -hmm. potrafi mniej więcej wyobrazić. No ale to, to by jakby już oznaczało, że, że to poszło dużo, dużo za daleko w, jakich, mm -hmm. w jakichś zaczepkach. Więc co możemy zrobić, żeby. Jak zareagować mniej więcej w takiej hmm. sytuacji? Czyli tu już mówimy o takiej ewidentnej takiej sytuacji, mm -hmm. która. Że, 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 że coś już nie ma na pewno tak. A, że hmm. ktoś już tam wprost coś insynuuje. Tak. No to myślę, że tutaj asertywność będzie taką tarczą na pewno. I takie mm -hmm. powiedzenie wprost. Stanowczo powiedzenie wprost gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, że to jest usługa, tak, że to jest jakby przypomnienie trochę takiej osobie, gdzie jesteśmy, jesteśmy tak? po mm -hmm. co tu jesteśmy i czy w ten sposób by się zachował właśnie czy u lekarza. Czy, tak jak powiedziałeś, w sklepie, <laughs> gdziekolwiek indziej, nie? Tutaj owszem, jest ten kontakt fizyczny, ale to nie usprawiedliwia tego, że, e, jakby, okej, okay, my to możemy zrozumieć, okej, okay, rozumiem, że jest tu kontakt fizyczny, że to pobudza w jakiś sposób, że wydziela się ta oksytocyna. <laughs> okej, okay, ale to jakby nie usprawiedliwia przekraczania pewnych granic, nie? No, jakby. Trzymajmy się tutaj reguł. Zasady są takie i takie, więc jakby przypomnienie takie, powiedzenie wprost, że, um, że tak się nie robi, trochę okay. to brzmi jak, jakby takie um, powiedzenie do, do, do dziecka, natomiast jakby tutaj już um, stanowcze, stanowcze takie stanowisko, przypomnienie, gdzie jesteśmy, że też powiedzenie takie, um, że. Nie chcę takiego zachowania. Mhm. Nie? nie mówię, że takimi słowami, ale nie chcę, nie podoba mi się to, nie czuję się komfortowo, jak pan tak mhm. robi. Jakby mówienie takie wprost o tym, jak się czuję, i, no i na pewno to nie jest łatwe. Domyślam się, mhm. że takie, ale tu już jakby nie. Nie brałabym tego tak delikatnie, okay. nie? tylko czyli, wprost. Czyli i postawa taka mm. bardzo właśnie taka stanowcza i tak, jasny komunikat. Tak. Jasny że... komunikat, mhm. gdzie jesteśmy, przypomnienie zasad. Myślę, że to nie, nie będzie jakimś takim, no musimy siebie chronić przede wszystkim. Mm -hmm. Nie, najpierw okay. siebie, nawet jeżeli to jest klient, on wymaga szacunku, owszem. Mm -hmm. I wiadomo, że jakby staramy się nie zrobić tego w sposób jakiś agresywny, czy taki. Mm -hmm. Oczywiście on i tak może to odebrać jako takie odrzucenie i może się unieść i być agresywny. Natomiast jakby to, to my jesteśmy tutaj najważniejsi. Czyli to wtedy. jakby powinno zejść jakby na drugi plan, mm -hmm. bo chronimy tak, najpierw przede tak, wszystkim. Chronimy siebie, siebie mm -hmm. jesteśmy stanowczy, asertywni. Tutaj można się odnieść do zasad asertywności i są takie książki, w jaki sposób mm -hmm. takie komunikaty formułować. Mm -hmm. Jest też porozumienie bez przemocy Rosenberga, świetny program, okay. który, którym można się posiłkować właśnie takie. Konkretne komunikaty, bardzo takie nieagresywne, mhm. nieodrzucające, odnoszące się do naszych potrzeb i do naszych emocji, które też nie dają za bardzo drugiej stronie takiego polemizowania z tym, bo jeżeli my się odnosimy do siebie, to ta druga strona no nie ma jak za bardzo się. Mm, bronić czy, czy jakby mówimy o sobie no tak ja jakby nie mówię pan bo pan coś robi źle bo pan No tak pan... Bo zawsze tak, można odwrócić to. sytuację jest to takie mm -hmm więc on wtedy może zareagować takim oporem, agresją, uh -huh. że co mi pani tutaj mówi, tak, i tak dalej, <gry> okay. a, a tutaj odnosimy się do siebie, mówimy, uh -huh. mi się to nie podoba, ja się czuję z tym źle, no tak. czuję to dyskomfort, jakby nie podlega dyskusji, to jest nie? moja praca, tak, i to już jakby tutaj nie ma jakby tego pola na, na uh -huh. jakieś takie dyskusje, więc też można sobie sięgnąć do, do takiego programu i, i do tych zasad asertywności sobie je, gdzieś tam się nimi posiłkować, uh -huh. Uh -huh. No tak, wiesz, co to tutaj wydaje mi się, że ta taka sprawa no wydaje się prosta, mm -hmm. bo mamy tak. jakiś tam komunikat, który nie pozostawia nic do wątpliwości, duża mm -hmm. asertywność i stanowczość z naszej strony, i tutaj sprawa może jakby na tym się tak naprawdę gdzieś tam kończyć, ale jest jeszcze taki jeden inny rodzaj takiej sytuacji, który się może pojawić, i tutaj on mnie. Do, do takich przemyśleń trochę zainspirował wykład. Kiedyś miałem przyjemność posłuchać profesora Starowicza, mm -hmm. który akurat na, na WF-ie w, w białej Podlaskiej opowiadał o tym, że takie uczucia ze strony najczęściej właśnie tej osoby, jakby korzystającej z usługi, czyli z klienta albo pacjenta, mogą się pojawić, ale w formie czegoś takiego dosyć szczerego Mhm. Czyli gdzieś tam, no, pod wpływem tego, że czy to masaż, czy, czy czasami jakaś długotrwale prowadzona rehabilitacja, no to jest jakiś, e, jakiś proces. Mhm. Spotykamy się stosunkowo często, spędzamy razem dużo czasu. W zamkniętym pomieszczeniu, tak. często poza tym, okay. że robimy różne okay. rzeczy, które mają na celu po prostu komuś pomóc no, strukturalnie, jakby funkcjonalnie i, mm -hmm. i tyle, no to jesteśmy nadal po prostu ludźmi i, i mamy tą swoją emocjonalną stronę. Rozmawiamy też o zupełnie innych rzeczach wybiegających poza. Mm -hmm. E... I też cała ta atmosfera, mm -hmm. że ma być miło i przyjemnie i relaksująco, tu w przypadku masażu tak. akurat nie, tak, ja nie tak, mówię, tak. że przy rehabilitacji zawsze, ale, mm -hmm. ale gdzieś tak mi się kojarzy masaż z taką właśnie Jasne. usługą. Gdzie ma być miło, nie? Tak, też... tak, tak, tak. Ale nawet jeśli to jest po prostu no, fizjoterapia, mm -hmm. gdzie nie musi być miło, to tak naprawdę no, często jest miło, mm -hmm. e, jakby w trochę innym sensie, bo może nie jest nam miło, bo ktoś nam robi mm -hmm. miły masaż e, i, i że to jest komfortowe, czasami są nawet dosyć bolesne zabiegi, ale spędzamy razem dużo czasu okay. i nawiązuje się po prostu jakaś relacja między mm -hmm. terapeutą a, a pacjentem, i ona może doprowadzić do takiej sytuacji, że Taki pacjent, pacjentka po prostu coś poczuje do terapeuty. Mhm. Może prawdopodobnie też w drugą stronę to działać, no bo tak. wiadomo, mhm. nie? Ale co, co w takich sytuacjach? Bo mhm. tutaj nie mamy jakby czasami takiego komunikatu, który byłby mm, czymś, jakimś taką formą ataku, mhm. tylko ktoś no, po prostu szczerze proponuje, że. No na przykład, nie wiem, pani mi się tam spodobała i mm -hmm. czy moglibyśmy się umówić na kawę, na obiad, gdzieś tam tak. wyjść mm -hmm. po, po godzinach i tak dalej. No myślę sobie, że jeżeli to jest w takiej formie wyrażone, to już pełen sukces i myślę, że już jakby problem z głowy trochę, że jeżeli mm -hmm. to jest tak wprost wyrażone na zasadzie zaproszenia kogoś. Ale domyślam się, że tak nie zawsze jest. Nie. Tylko gdzieś tam są takie tak zwane podchody i jest to bardziej subtelne i gdzieś tam my mm. się troszkę domyślamy, ale nie jesteśmy pewni, trochę nie chcemy urazić tej osoby, więc jest to takie troszkę stąpanie jak po cienkim lodzie. Mm. I, I myślę sobie, że w takiej sytuacji no to tak jakbyśmy się zachowali w przypadku takiej propozycji poza gabinetem, prawda? Mm -hmm. Więc. Pytanie, nie wiem jaka jest tutaj, jakie są zasady etyki tak, czy, czy wam wolno spotykać się z klientami, poza gabinetem, czy wolno takie propozycje przyjmować? Mhm. Bo tutaj akurat w przypadku psychoterapeutów czy psychologów jest sprawa jasna. Mhm. Nie, natomiast nie wiem jak to wygląda w przypadku Waszym. Czy, czy jest to dozwolone, czy nie? Czy można na taką kolację czy kawę mhm. pójść? Nie? Więc jakby hmm, pytanie, no, czy to jest dozwolone, czy to jest etyczne. W moim zawodzie i czy ja mam na to ochotę, czy nie, czy ja przyjmuję tą propozycję, czy po okay. prostu asertywnie mówię dziękuję, bardzo mi miło. Mhm. Jakby doceniam to, ale nie jestem zainteresowana, ale jakby jestem tutaj w pracy, jakby nie, 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 nie wiąże się wiąże się z klientami, to też nie brzmi dobrze, ale tak. Ale jakby takie asertywne powiedzenie wprost, tak? Nie wiem, ja też jestem dosyć bezpośrednia i mhm. myślę sobie, że to nie muszą być rady dla wszystkich, ale zazwyczaj ja mówię, żeby być bezpośrednim w tym i żeby mówić wprost i żeby przekazywać jasne komunikaty. Troszkę nie umiem w takie. Więc może moje rady nie są najlepsze, bo to mówienie wprost nie zawsze jest dobre i dostosowane. Natomiast ja tak ze swojej perspektywy, bo nie ma na to badań naukowych i, i tutaj się nie mogę odnieść do tego, to już jest bardziej y jakby inteligencja emocjonalna i jakby ten aspekt, ale. Ja byłabym za asertywnością i za mówieniem wprost i za dawaniem jasnych komunikatów, tak? Mhm. Też z takim odniesieniem, z takim oczywiście szacunkiem bez agresji, tak samo jakbyśmy powiedzieli to poza gabinetem, poza naszą pracą, kiedy ktoś nas zapytałby w innej sytuacji, nie? Więc. Y więc w ten sposób, ale to, to, to odnosząc się do tego takiego pro, wprost komunikatu na zasadzie zapraszam panią gdzieś. Natomiast tu przy tych subtelnych takich mhm. sytuacjach, gdzie nie wiemy, gdzie dostajemy jakieś sygnały, ale one są niejednoznaczne. No to to już się sprawa komplikuje, nie? No no i tak, no i, to, no i teraz pytanie, jakie są te sygnały? Nie? To mhm. będzie zależało od tego, myślę, że ten komunikat, który będzie płynął do, do tego klienta, może jakby powinien być dostosowany w zależności od tego, jakie on wysyła te sygnały. Co to jest? Czy to jest takie werbalne komunikowanie o uczuciach, czy to jest jakiś właśnie dotyk, czy, czy wzrok? No to różne mogą być sygnały i w zależności od tego, mm -hmm. też od intensywności tych sygnałów, będę dostosowywała ten komunikat. Ale tu znowu, jeżeli czuję się z tym źle, jeżeli to mi utrudnia pracę, jeżeli to gdzieś przerywa ten proces i. No, już się robi ten dysonans taki, że z jednej strony jest miło, to mi schlebia, bo to zawsze schlebia, to, to jest miłe, nie? Więc na początku. Pierwsza nasza reakcja nie będzie pewnie jakaś taka, hmm, chociaż pewnie są takie osoby, ale domyślam się, że na początku to może być miłe, no ktoś nas akceptuje, docenia, jakby zauważa naszą mm -hmm. atrakcyjność, więc to jest fajne, ale im dalej w las, tym może być ciężej i może nam już się nie Coś pracować dobrze mm -hmm. z takim mm -hmm, klientem, mm -hmm. możemy czuć dyskomfort. Czuć się też winni, bo to jest też taka naturalna reakcja, myślę. Naturalna, nienaturalna. I jest to też pewien taki, taki mechanizm, że, że my sobie myślimy, to może i ze mną jest coś nie tak. Ja mu dałam jakieś sprzeczne sygnały. Pewnie, no jeśli komuś o tym powiem, to pewnie ktoś. I to też znowu kulturowa, mamy takie przekazy, że. Mm, no, że to chyba kobieta czy mężczyzna musiał coś zrobić, takiego, że ta druga strona jest zakochana i może przekroczył jakieś granice, może dał mu jakieś sygnały. Mamy taki um, niestety kulturowo. Um, obwiniamy tą drugą stronę, w sensie jakby nie zawsze stajemy po, po stronie ofiary, mm -hmm. tylko często po stronie sprawcy mm -hmm. i no jakby tak. drążymy, ach, to tam coś musiało być, jakieś drugie dno, być może jakieś sprzeczne sygnały, może gdzieś ubierała się w jakiś taki sposób, mm -hmm. że e, czy ubierał się w jakiś taki sposób, że po prostu wyzywający. gdzieś te wyzywający... Mm -hmm. Może był zbyt miły, i tutaj pojawia się poczucie winy, i to jest takie blokujące w ogóle, żeby o tym komuś powiedzieć, mhm. żeby powiedzieć nawet komuś poza pracą, bo już nawet nie mówię w pracy, ale, ale podzielić się tym z kimś. Więc myślę sobie, że to poczucie winy nie powinno w ogóle fajnie, gdybyśmy mieli świadomość, że to poczucie winy może się pojawić. I to jest naturalne, że odnosimy to do siebie, bo też. Trochę to jest takie łapanie poczucia kontroli. Jeżeli ja czuję m, po, poczucie winy m, i m, mogę sobie t, tak troszkę nagiąć y, rzeczywistość i pomyśleć, pewnie zrobiłam to, to i to, to jest moja wina, mhm. y, to następnym razem, jak tego nie zrobię, to to się nie wydarzy. I to jest takie poczucie kontroli, bo trochę ciężko jest nam przyjąć, że rzeczy się po prostu mogą dziać. I to mm -hmm. nie jest nasza wina. I to nie tak są jest. w ogóle nasze jakieś działania, tylko po prostu tak się dzieje. Nie? I to jest bardzo trudne do przyjęcia, że możemy zostać napadnięci, możemy zostać zgwałceni, mm -hmm. że może dojść do jakiegoś molestowania, że możemy być to już tak skrajnie znowu, ale mm -hmm. że mogą być takie sytuacje. I to nie jest nasza wina. Po prostu tak się dzieje i to jest przerażające. Dlatego ludzie sobie mają w sobie taki mechanizm tego poczucia winy i tego zrzucania winy na siebie. Że okej, okay, to jest moja wina, bo zrobiłam to, to i to, więc następnym razem tego nie zrobię, to się nie wydarzy. Mhm. I mam już poczucie kontroli, nie? Ale to też bardzo blokuje w ogóle przed wyjściem z tym. No i okay. też postawa z drugiej strony, znowu wracamy do tego szefa, do tych współpracowników, do kultury, tak? Mhm. Czy znowu usłyszę właśnie to, co myślałam sobie w głowie? że to może moja wina i nagle wychodzę z tym na zewnątrz i słyszę, no a słuchaj, a to może ubieraj się inaczej albo weź tam, nie wiem, załóż coś innego albo nie bądź taka miła dla niego. I jakby przerzucamy tą odpowiedzialność znowu na tą, na tą osobę, tą osobę. Nie? Mm -hmm. więc jakby to jest, no domyślam się, piekielnie trudne i obciążające. Mm -hmm ale i y, tutaj idziemy też jakby w kierunku migami wypalenie zawodowe bo ja sobie myślę, że jak takie sytuacje się powtarzają, to moje obciążenie jest jeszcze większe mm -hmm. tą pracą. Większe. Mm -hmm. y więc i teraz zgubiłam jakby pytanie twoje, bo już się tak zagalopowałam. Właśnie, właśnie właśnie totalnie totalnie cenna myśl. Mm -hmm. to mi się wow, to mi się bardzo spodobało o tym, że powiedziałeś, że czasami takie rzeczy się po prostu dzieją, i mm -hmm. że nie powinniśmy tego aż tak zawsze brać na siebie i tak. zawsze szukać tej odpowiedzi w nas, co ja zrobiłem, zrobiłam, mm -hmm. nie tak, tylko że to po prostu mnie z jakiegoś powodu tak. spotkało. Tak, i to też nie mm -hmm. zawsze będzie się wiązało z jakimiś od razu bardzo złymi intencjami tej drugiej strony, mm -hmm. że po prostu może ten człowiek. <laughs> Z jakichś powodów nie wie, że to jest złe, może nikt nigdy mu nie zwrócił na to uwagi, i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. Więc, jakby to też nie chodzi o to, żeby od razu agresywnie jakoś reagować, to. ale z mm -hmm. taką uważnością w ogóle to złapać, nie? I tak. w ogóle się nad tym zastanowić, a nie bagatelizować no tego. No, tak. Tak, tak samo jak mówiliśmy mm -hmm. o sobie, że możemy my mieć różny bagaż mm -hmm. doświadczeń, który tak. nas ukształtował w ten i ten sposób, że odbieramy coś w ten i ten sposób, mm -hmm. no to musimy pamiętać, że. Że nasi klienci i pacjenci to też są żywe tak. osoby, które też mają swój bagaż doświadczeń tak. i on może kształtować po prostu gdzieś tam ich zachowanie, które mhm. finalnie może się objawiać w taki sposób, który nam się nie podoba. Mhm. Więc zawsze zrozumienie, ale... jakby tego, tego tak. jest takim, takim sednem, który też nam trochę pomaga. Jakby, nie? Empatia, trochę wejście w buty z drugiej strony, mhm. ale też przyjrzenie się temu, czemu ja czuję dyskomfort. Nie? i takie też. Y y y y y y to bagatelizowanie już tutaj mm -hmm. padło, tak, tak, ale tak, to oczywiście. jest myślę bardzo ważne słowo: nie, takie niepuszczanie właśnie mimo uszu tego, mm -hmm. nie? bo to gdzieś tam ten kamyczek po kamyczku jeden pacjent, drugi pacjent, trzeci. No to albo zacznę w ogóle zamknę oczy i zacznę to znosić, zacisnę zęby. I może stać mi się krzywda. I może stać mi się krzywda, mm -hmm. albo w drugą stronę stanę się agresywna, stanę mm -hmm. jak, będę jakoś tak nieadekwatnie reagować, będę mm -hmm. przeczulona na to, nie, więc mogą być okay. różne jakby tutaj też takie zachowania. Na pewno ta sytuacja takiego subtelnego wysyłania sygnałów będzie trudniejsza, nie? Ale ja bym się też zapytała, co bym zrobiła normalnie w takiej sytuacji, kiedy znajomy się we mnie zakochuje, przyjaciel, tak? Kiedy mm -hmm. wysyła mi takie sygnały. Jak ja wcześniej zareagowałam na taką sytuację, jak sobie z nią radziłam i teraz może to mi też pomoże w zareagowaniu, takim postawieniu granicy. Może takie powiedzenie wprost Słuchaj, widzę, że, bo nie wiem, czy też jesteście na Ty z klientami. Bardzo często. Ale właśnie hmm. wiesz, co widzę, że chyba coś tutaj się dzieje. Widzę takie i takie sygnały, może, nie wiem, bo ja bym przekierowała pacjenta do kogoś innego. Natomiast nie wiem, czy u was to jest praktykowane takie przekierowywanie, nie? Wiesz co, może to dla… To bardzo zależy od, mm -hmm. od, od miejsca. Tak, no, więc… U nas to zazwyczaj jakby, jeśli, jeśli ma miejsce, to zazwyczaj dlatego, że albo gdzieś tam czasowo się nie mm -hmm. możemy dograć, albo czasami po prostu problem pacjenta nie do końca jakby leży w naszej mm -hmm. kompetencji, czy jakby w tam naszym takim wachlarzu działań, które mm -hmm. gdzieś tam… Gdzieś tam robimy, więc, więc to się okay. zdarza. No ale oczywiście, jakby każda jakaś tam inna sytuacja myślę, że też nie jest problemem. To bardzo zależy od, od, od mm -hmm. placówki. To okay. raczej są takie wewnętrzne gdzieś tam ustalenia. Okej, okay, więc no, myślę sobie, że właśnie takie yy, przejrzenie się temu, jak wcześniej reagowałam, reagowałem na takie sytuacje, co ja bym też chciał usłyszeć w takiej sytuacji. Mm -hmm. Trochę takie przyjrzenie się, jakbym, jaki komunikat chciałbym usłyszeć. Yy, tak żeby nie urazić tej osoby jakoś um, z takim szacunkiem to wyrazić, ale jednak powiedzieć, że no widzę, że tutaj coś się dzieje mhm. i może dla własnego komfortu... Um, Zakończmy współpracę, tak, albo jakby tutaj widzę, chciałabym, żeby to było jednak rozdzielone te sfery. Mhm. No jakby ciężko jest mi tutaj, nie ma takiej okay. książki, <głos》>, gdzie tak mówi wprost, jak, jak się w tym Ta. zachowywać, ale, ale. W każdym razie to i, i będzie... empatia powinna mhm. być, i stanowczość. Tak, i stanowczość, i empatia. Mhm. Mhm. Tak, bo, bo dwamy tak. tam. Asertywność, myślę, że to jest klucz w ogóle do, okay. do, do jakich do komunikacja taka oparta na asertywności, mm -hmm. do zasady asertywności, czyli e, biorę pod uwagę swoje potrzeby, swoje uczucia, ale też drugiej strony, ale jednak jestem w tym stanowcza. I to jest piekielnie trudne, ale mm -hmm. da się i, i można to testować też sobie w pracy czy poza pracą. Dobra. Czyli już poleciłaś wcześniej jedną książkę, Porozumienie tak, bez porozumienie przemocy. Porozumienie bez tak? przemocy Rosenberga, i tam okay. są konkretne, nawet przykłady zdań, które się konstruuje, takie komunikaty mm -hmm. wprost i bardzo stanowcze, jednocześnie bez jakby urażenia drugiej strony, i, i jakby, a jednocześnie przekazujemy to, co chcemy. Nie? I Dobra. Okay. Ja osobiście nie czytałem, ale mm. widzę, że to już po, powinno wejść do kanonu lektur każdej tak, osoby, tak, która tak. pracuje z innymi. Myślę, że generalnie to są... chyba nam wszystkim jako ludziom to jest potrzebne, bo tak, czasami jesteśmy to... zbyt mało asertywni. Tak, to, to, mhm. to jest program, który stosuje się i w biznesie, mhm. i w pracy z dziećmi, i, i jakby wszystkim polega. Mhm. super. ok, także pamiętamy, jak się jak się książka nazywa, jeszcze raz powtórzę: Porozumienie bez przemocy, Rosenberga. Rosenberga. Mhm. Okej, okay. i Słuchaj, mam do Ciebie jeszcze jedno. Jedno pytanie. Co robić w momencie, kiedy już nas to przerasta? Bo mhm. mogą być sytuacje, kiedy no, mimo tego, że jest ta asertywność, albo być może y, to już jest po fakcie, mhm. bo słuchają nas też osoby, które y, wielokrotnie takich, y, takich sytuacji gdzieś tam doświadczyły i czują się z tym źle. I nie mają za bardzo możliwości ani poradzić sobie z tym same, ani też porozmawiać o tym właśnie czy to z pracodawcą, z zespołem. Często to są osoby też, które pracują zupełnie same. Co wtedy? Plan, plan działania. Plan działania. Plan działania. Co? Plan działania. Co zrobię, kiedy taka sytuacja znowu mi się wydarzy, mhm. bo może tak być i jak się zachowam. Tak, i. Mm, to są takie, to też w sumie odniosę się do takich technik radzenia sobie ze stresem i też trochę mam w głowie ten program znowu dla strażaków. Okay. Bo on jest. Widać jest dobry. Tak, jest, jest świetny i, i tam rzeczywiście też. Jak poradzić sobie z tymi emocjami? No to jest taki model ABC, który, mm. który jest takim kluczowym, żeby w ogóle zrozumieć, jak ten mechanizm działa, jak to się zadziewa, że takie jakieś emocje trudne się pojawiają. Więc najpierw jest sytuacja, bodziec, i to może być ta sytuacja, ale tak jak mówisz, po tej sytuacji już to mogą być różne bodźce, które mi przypominają o tej sytuacji. Mm -hmm. Albo myślę o tym, tak, po prostu dalej, gdzieś tam to we mnie siedzi. Boję się, że znowu będzie taka sytuacja, więc gdzieś tam sobie identyfikujemy te bodźce, które nam aktywizują te myśli na ten temat. No i teraz łapiemy te myśli automatyczne. Mhm. Możemy sobie nawet je wypisać i, i jakby przyjrzeć się temu, co ja myślę o tym, tak. Czy ja myślę. Nie dam sobie rady, mam dosyć, beznadziejnie się wtedy zachowałam, ludzie są źli, beznadziejni, jak znowu do mnie ktoś taki przyjdzie, to chyba zwariuję i tak dalej, i tak dalej. To może być jakby szereg różnych takich szybkich, krótkich interpretacji tego zdarzenia i jak sobie wyłapię te myśli, to jakby... Przestaje mnie dziwić to, dlaczego się tak czuję, dlaczego mm -hmm. takie emocje się pojawiają, dlaczego okay. takie mam doznania fizjologiczne i poziom Aha. stresu się... Poziom napięcia się podnosi, i też ja dokonuję jakiegoś zachowania względem tego, tych myśli. Czyli albo się staję nerwowa, albo dzwonię do kogoś, albo unikam pracy, czy, czy robię szereg różnych rzeczy. No i później mam z tego tytułu konsekwencje albo przyjemne, albo nieprzyjemne. Dobra. Okej, okay, czy jakby tutaj zrozumienie do końca? I to jest, tego. Jakby, to mhm. jest jakby taki początek, tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak to, jak to działa. I potem biorę sobie te myśli, taką, są takie tabele automatycznych myśli mhm. negatywnych, i trochę sobie jakby rozciągam te moje interpretacje na zasadzie. Dobra, czy, czy ta myśl, jakie są dowody za prawdziwością tej myśli, że sobie nie poradzę, a jakie są przeciwko? Mhm. Dlaczego ja tak w ogóle sądzę? Dlaczego miałabym sobie z tym nie poradzić? Trochę takie rozciąganie, mhm. szukanie takie innej perspektywy. Jakby tyłu, jakbym nie? mogła pomyśleć inaczej, żeby się poczuć inaczej? Hmm. czy szukanie takich dowodów, czy rzeczywiście sobie nie radziłam nigdy z takimi rzeczami, szukanie takich błędów poznawczych w hmm. tym myśleniu. Właśnie te dowody za i przeciw, takie troszkę rozciąganie tej perspektywy, albo co bym powiedziała, przyjaciółce, gdyby w ten sposób myślała, takie trochę właśnie uelastycznianie tego myślenia i rozciąganie tej perspektywy, czyli jak mogłabym inaczej tą sytuację zinterpretować, żeby te emocje były troszkę lżejsze, żeby one nie były takie obezwładniające, że ja za każdym razem, kiedy to jakiś bodziec mi przypomina o tej sytuacji, to ja po prostu się czuję. Napięta, zdenerwowana, czuję taką złość, że jakby to mi się w ogóle przydarzyło, i boję się następnej takiej sytuacji. Nie Więc jakby troszkę sobie też i robię plan. Co mogę zrobić znowu? Jakie mam zasoby do poradzenia sobie z tym? Czy rzeczywiście tak było? Czy mogę się do tego jakoś przygotować? Czy rzeczywiście tak było, że sobie nigdy w takich sytuacjach nie radziłam? czego mi potrzeba, czy mogę z kimś o tym porozmawiać, czy mogę jakieś wsparcie uzyskać, to może być jakaś znajoma, przyjaciółka. No i właśnie, czy mogę się jakoś wesprzeć treningiem asertywności, poczytać coś o tym, mhm. jak bym się teraz zachowała co bym mogła zrobić, nie? Więc jakby takie trochę szukanie na zasadzie, wiesz, nawet ym, ja tak ym, robię z pacjentami, weź kartkę i zrób sobie plan, co się może wydarzyć znowu, jakie, co możesz zrobić, jakie masz zasoby, ym, nie wiem, może jesteś, ym, bardzo stanowczy i to jest taka cecha, która, która, ale jednocześnie boisz się tego używać, ale może to jest cecha, która, którą możesz wykorzystać w umiejętny sposób, nie? Albo może masz fajne wsparcie społeczne, może, możesz z kimś o tym pogadać i gdzieś te sposoby sobie znaleźć, więc to są takie robienie planu, tak? Czyli co, jak ja mogę się zachować następnym razem, no i wzrasta mi to poczucie kontroli, poczucie własnej skuteczności, mhm. Czuję się pewnie, gdzieś ten lęk się obniża, napięcie się obniża i tak w skrócie wielkim, bo to tam jeszcze skrócie, są inne brzmi metody. To jak mega konkretny plan. Tak. Mm -hmm. po, polecam umysł ponad nastrojem. To są takie techniki, to są takie siedmiotygodniowe programy dla osób, które one są polecane dla osób z zaburzeniami lękowymi i z zaburzeniami nastroju. Ale one są do pracy w ogóle z emocjami, są rewelacyjne. Jeśli mamy taki natłok, czujemy jakieś wypalenie, czujemy, że jesteśmy przebodźcowani, przemęczeni i, i że ta sytuacja bardzo jakoś na nas wpływa, ta praca i boimy się, że znowu to się wydarzy, to, to są konkretne ćwiczenia, co jak, jakby sobie z tymi emocjami, jak, jak sobie z nimi radzić. Dobra. I to w takim razie to samo pytanie, ale pod punkt B, mm -hmm. bo to miało być ostatnie. Kiedy wybrać się do psychologa albo psychoterapeuty z mhm. takim problemem? Zawsze. Zawsze? Zawsze. O, to jest bardzo konkretna odpowiedź. <grym> tak. Ja myślę, że tak się przyjęło, że jak idziemy do psychologa czy psychoterapeuty, to już musi być kryzys, beznadzieja, to już po prostu ostatnia deska ratunku, to już jest naprawdę źle. A tak naprawdę um, nie w w każdym kraju też, ale na przykład już w Wielkiej Brytanii jest tak, że korzysta się na zasadzie takiego wsparcia, treningu różnych umiejętności, mm -hmm. właśnie nauczenia się jakiegoś takiego dialogu, opartego na asertywności, wykorzystuje się psychologów Spoko. w biznesie i tak dalej, w sporcie. U nas niestety psycholog, psychoterapeuta to kryzys, ale to, A to się z... chyba zmienia. To się powolutku mhm. zmienia, natomiast myślę, że konsultacji. Kilku, pięciu konsultacji, jednej konsultacji można zaczerpnąć zawsze, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, mhm. to, to zawsze możemy się poradzić, co zrobić. Czy są w ogóle jakieś techniki na to, czy to, co ja czuję, to jest coś nienormalnego, czy to jest coś nadmiarowego, czy nie. Myślę, że zawsze możemy z takiej konsultacji skorzystać. Natomiast też rynek jest niebezpieczny i to też warto powiedzieć, bo jakby czuję, że muszę to powiedzieć, dlatego że gdzieś tam etyka mhm. zawodu jakby nakazuje mi mówić o tym, że okej, okay, namawiajmy na konsultacje, na korzystanie z tej wiedzy psychoterapeutów, jednocześnie mając z tyłu głowy, że nie mamy jeszcze ustawy o zawodzie psychologa i psychoterapeuty, więc możemy się. Brzydko mówiąc, naciąć, mhm. i jest ten rynek bardzo zróżnicowany, więc możemy mhm. trafić do osoby, która nie ma kompetencji albo która zrobi nam więcej krzywdy niż, mhm. y, niż nam pomoże. Jasne. Więc też z taką. Y no, nie chcę jakby tu wskazywać konkretnych mhm. jakby miejsc czy, czy osób, ale z taką też, z takim poczytaniem troszkę o tym, no. tak, z takim no dowiedzeniem się, z ostrożnością, mhm. tak. Jakby pytajmy, do kogo przeszliśmy, jakimi technikami terapeuta pracuje po jakich, czy ma dyplom, czy nie, jakby nie bójmy się takich pytań. Mhm. To jest troszkę Jasne. taka około medyczna też, też, usługa, więc tu, tak jak idziemy do lekarza, sprawdzamy, jakie ma kwalifikacje i tak dalej. Mhm. To też tutaj tym bardziej powinniśmy uważać. I też jeszcze szybciutko powiem, mhm. że um, kiedy już tak naprawdę musimy pójść, kiedy już jest coś takiego naprawdę niepokojącego to jeżeli co najmniej przez co najmniej dwa tygodnie mamy obniżony nastrój, przewlekle jesteśmy zmęczeni, spadek motywacji, brak energii, myśli takie negatywne o sobie, świecie, innych ludziach, poczucie winy, izolacja społeczna. Jeżeli już do tego stopnia jakieś zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, takie myśli rezygnacyjne na zasadzie po prostu jeszcze raz ktoś zadzwoni, to się zabije. Albo nie mam siły, nie daję rady, wszystko jest bez sensu, nie, nie, po prostu nie, nie, nie dam rady. Takie. To może z tym telefonem to, to, to zabrzmiało jak takie ach, zabije się, jak jeszcze raz ktoś zadzwoni. Ale tu myślę o takich rezygnacyjnych na zasadzie naprawdę jestem przeciążony, mam dosyć, nie? To to już jest takim sygnałem, że jesteśmy jakoś obciążeni i, i że to zdrowie psychiczne nasze podupada. I tutaj już e, szczególnie zaburzenia snu są takim pogorszenie snu, pogorszenie apetytu, czy zwiększenie apetytu, jakaś mm -hmm. izolacja i rzeczy, które do tej pory nam modulowały nastrój nie działają. albo bardzo trudno jest nam ten nastrój sobie poprawić i rzeczy, które wcześniej nam przynosiły przyjemność już nie za bardzo, są tak mhm. są obojętne, albo coraz rzadziej je robimy, też wybuchy złości, wybuchy płaczu, to też może świadczyć o jakimś przeciążeniu, czy też wypaleniu nawet zawodowym. Mhm. Okej, okay. czyli mhm. na to szczególną uwagę. Tak, zwracamy. to tutaj nie czekamy z tym co najmniej dwa tygodnie, jeżeli takie objawy mamy, to do psychoterapeuty. Dobra, okej, okay. tak. Kinga, dostaliśmy od ciebie dzisiaj. Pełną, to właściwie można byłoby książkę albo no, przynajmniej solidną mam broszurę. Mam nadzieję, że jakieś konkrety tak, tak, były, tak. Dużo fajnych, konkretnych rad, także jestem pewien, że no wszyscy wyciągniemy z tego dużo, dużo dla siebie. Dałaś nam też dużo fajnej literatury do, do czytania na. Wiosenne dnie i wieczory. Mhm. Także słuchaj. Ja oczywiście do Twoich social mediów zostawię też tak. kontakt tutaj w opisie mhm. tego odcinka, bo przynajmniej Twój Instagram oglądam i jest bardzo fajny i jest źródłem, taką kopalnią wiedzy mhm. na temat psychoterapii, przynajmniej dla mnie. Także aż po prostu grzechem byłoby się tym nie podzielić. Mhm. Um, no i nic, pozostaje mi jeszcze podziękować Ci za, za, ten, za tą dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję, że będzie nam dane bardzo, jeszcze coś. Bardzo Ci też dziękuję. I trudny temat, ymm, ciężki, ale, ale myślę, że tutaj. Trzeba o tym jakieś, mówić. Trzeba o tym mówić, tak. I ta rozmowa jest najważniejsza. Jakby mówmy o tym, dzielmy się z, y, tym z innymi, czy pracownikami, czy z przyjaciółmi. Jakby to jest najważniejsze, żeby też tego nie dusić sobie. Dziękuję tak bardzo. Jest. Także dzięki wielkie. Wszystkich serdecznie żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.